Na Hradczany słynny cesarski zamek w Pradze turyści najczęściej docierają od dołu, od mostu Karola. Można jednak wybrać się inną drogą, z drugiej strony. Tym traktem przez wieki zmierzały delegacje królów i książąt z całej Europy. Po prawej stronie ulicy, za dachami kamieniczek, wyrastają ku niebu barokowe wieże klasztoru Norbertanów. To tutaj na organach grywał prawdopodobnie Amadeusz Mozart. Ciąg kamieniczek kończy się wejściem do maleńkiego kościoła. W rzeczywistości to nie był kościół, ile raczej prywatna kaplica opatów strachowskiego klasztoru. I na frontonie tego kościoła widnieje napis „Hotel”. Zaciekawiony wszedłem do środka. Uśmiechnięty recepcjonista oferował do wynajęcia jeden z 27 klimatyzowanych, eleganckich pokoi. Od XVII wieku fasada kościoła nie uległa zmianie, z wyjątkiem wspomnianego napisu. Wszystko zostało jak przed wiekami. Moi drodzy, fasadowość. Ten przymiotnik ma wydźwięk pejoratywny. Fasadowość podkreśla wewnętrzną pustkę i emanację zewnętrznych pozorów prawdziwego życia. Taka fasadowość może się pojawić w życiu prywatnym, rodzinnym, w nauce, ale również w sprawach związanych z wiarą. Fasadowość to choroba, która potrafi ukryć się w społeczeństwach, w świecie polityki, w życiu celebrytów, co gorsza, ukryć się także w naszym życiu. Fasadowość ludzkiego serca. Kościół zamieniony w hotel zaprasza do snu. Czasami kościoły rzeczywiście zamieniane są w restauracje. Jakby ten świat chciał nam powiedzieć: dobrze się baw, odpoczywaj, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Piękny świat, uśpiony świat, śniący o swojej wielkości. No i piękne życie, ale uśpione życie, niedostrzegające, że jest tylko mgnieniem oka. Moi drodzy, a przecież nie musi tak być. Wystarczy zrozumieć, że na tej samej ulicy powinno się znaleźć miejsce dla szkoły, szpitala, hotelu, sklepu i dla Boga. Gdy zabraknie tego miejsca dla Boga, życie przestaje być dobre, a cywilizacja zbliża się do potężnego kryzysu. Nie wszyscy to dostrzegają. Ułożeni w wygodnych łóżkach, w komfortowym otoczeniu, zapadamy w wygodny sen. Senność życia, ospałość serca. Brak determinacji, aby zburzyć fasadę, za którą nie kryje się nic, nie kryje się autentyczne życie. Czy fasadowość życia to styl naszej epoki, w której przyszło nam żyć? Moi drodzy, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy one przypadkiem też nie przybrały fasadowego charakteru? Zewnętrznie niewiele się zmieniły, ale w środku coraz częściej odkrywamy niedosyt, a może nawet pustkę. Boże Narodzenie bez rodzącego się Boga. Tak zasypiamy snem świata, który kołysze nas pozornie szczęściem. Noc Bożego Narodzenia nie jest nocą snu. To czas na przebudzenie.